IAM. Jest to jeden z kilku krajów, w którym jest łatwo utworzyć Persję oraz zrobić achievement This is Persia. Dlatego zagramy Ardabilem, północnym sąsiadem IAM-u, który również może utworzyć Persję, tylko ma znacznie więcej prowincji do podbijania. Dodatkowo Ardabilem możecie zrobić achievement Mistrz Szachów. Nie wiem, jak się to wymawia. Szachen Szach. I tak, dobrze wiecie, jak ja kocham grać jednoprowincjonalnymi krajami. Ten odcinek to będzie dla mnie masakra. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z Ardabilu formującego Persję i zmieniania wiary w Zaoristian, zostawcie 1500 łapek i go wtedy nagram. Ogólnie sytuację mamy trochę niezbyt różową, bo przeważnie nikt nie będzie chciał mieć z nami sojuszu i musimy kilka wojen stoczyć na początku totalnie samodzielnie ze znacznie większymi krajami. Ale uwaga! Czasem Quara Kunjulu, jeżeli nie ma do was pozycji Demandering albo Hostile, raz na 10 razy mi się udało mieć z nimi sojusz, więc jeżeli chcecie, jest to możliwe na normalnym poziomie trudności. Na wyższych nigdy się to praktycznie nie zdarza. Jest też całkiem realne, że w przeciągu najbliższych kilku miesięcy dostaniemy 3 wojny naraz i wtedy praktycznie nic nie zrobicie, no trzeba zresetować. No ale mamy jakiegoś tam władcę, fokus leci na militarne. Zatrudniamy koniecznie doradcę do morali, będzie nam potrzebny, bo jak mówiłem, zbliża się kilka wojen. Dodatkowo nasz władca chyba ma zawsze ten bonus do morali, bo na kilka restartów zawsze mam te morale. Na pewno chcemy naszego wschodniego sąsiada na rywala i Shivran możliwe, że weźmiemy, ale tuż przed wojną z Biapasem. Normalnie bym powiedział klikajcie to od razu, tą decyzję narodową, ale nie, tym razem jej nie klikamy, a to dlatego, że Ardabil jest jedną z tych nacji, która startuje mając na minusie 100% piety, a to daje nam dodatkowe 10% morali. Przekoksane. Oprócz standardowych rozszerzeń estate'ów na tańszych doradców, supremacy over the crown, w przypadku naszej tutaj gry przyda nam się dodatkowe 5% morali podczas walki z inną wiarą, bo najbliższe nasze wojny no to będą z sunnitami niestety. No, może z wyjątkiem Biapasu, który jest... Nie, też jest sunnitą. No to bardzo dobrze. Potem już tylko standardowo bierzemy wszystkie punkty. My i tak będziemy mieli z tym wieczny problem, więc jak najbardziej na propsie jest zdewowanie naszej prowincji, dobranie sobie punktów militarnych, resztę sprzedajemy. Za chwil parę znowu zdewujemy, tylko że nie za punkty militarne. Naszego władcę koniecznie robimy na generała i trzymamy kciuki, żeby pojawił się Siegem. I w szokiem ujdzie. I normalnie bym rekrutował naszą Free Company, ale zobaczyłem 5312 generała do zrekrutowania dla nas. Lecimy z nim. Stać nas na to, chyba. Jako Ardabil mamy specjalną formę rządów, feudalną teokrację, dodatkowy misjonarz, siła misjonarzy, akceptacja naszej głównej kultury, zwiększony gathering i lojalność ulemy, czyli stanu kapłańskiego, jakoś tak. Są bardziej zadowoleni po prostu. Innych ciekawych rozwinięć w gatheringu nie stwierdzono. Mamy też unikalne decyzje, które możemy brać, jak zmniejszenie kosztów budowy na 5 lat o 15%. Wyjebiście się, to wam powiem, skaluje z ideami ekonomicznymi, jak chcecie zabudować wasz kraj, czy też właśnie kolejna sprawa, że w waszym capital state zmniejszony development o 20%. Też bardzo mocne na starcie, ale potem to już takie mech. I to, co imperialiści lubią najbardziej, czyli Cassius Belli religijne na wszystkie kraje z inną wiarą dookoła. Na ten moment niczego stąd nie potrzebujemy. Kolejną fajną sprawą, że mamy możliwość posiadania nauczyciela o kolejnego odłamu islamskiego, który da nam shock damage received zmniejszony o 10% i jest to nasz sojusznik, więc wysyłamy dyplomatę, żeby poprawiał relacje. Jeżeli idzie o naszych merchantów, jeden kolektuje, drugi transfer trade. Nic w zasadzie więcej nie zrobimy. Rozpoczynamy od wojny z naszym sąsiadem na Reconquest Cassius Belli. Może was tutaj kusić, żeby brać show strength i mieć dodatkowe punkty, ale lepiej tutaj jednak szybciej zblobować. Przynajmniej na starcie. Oczywiście wcześniej jeszcze jeden punkt dewujemy i odbieramy ziemię, zanim wypowiemy wojnę i Shivran ustawiamy naszym rywalem. To raczej będzie łatwe zwycięstwo nawet na minus 2. No trochę gorzej, jak Quara Kunjulu was zaatakuje. Przerąbane! Odpalamy edykt defensywny. Specjalnie tutaj nie odpalałem wcześniej na dewowanie, bo przeczuwałem, że może coś takiego się wydarzy. Odpalamy Build Up Force Limit!
Więcej morali! I to na starcie daje nam niezłą przewagę, tym bardziej jak ma przeciwnik minus 2. Warto jest też tutaj od razu spalić naszą prowincję, żeby naraz przeciwnik się w nas nie wbijał. Tutaj chyba, o, myślałem, że nie zdąży dosłać wojska i dostanie stack wipe'a, no ale się udało. I teraz liczymy, że szybko zdobędziemy stolicę Kuara Kunrulu po wygranych bitwach. W tym celu zaczynam też budować spy network na nich. Zawsze to trochę przyspieszy. Zaprośmy też Skulara. Ten następca może być. I mamy to. Odbijamy jedną prowincję, bierzemy koniecznie Biapas. Zapomniałem, z kim toczę wojnę, na wasala. Pamiętajcie, że każdy wasal to jest dużo zwiększony, bardziej force meet, niż byście zdobyli tą prowincję dla siebie. Pieniążki koniecznie, zmiana religii wasala i wyjebiście. Nieważne, że jest nielojalny, mamy 15 lat na poprawienie z nim relacji. A force limit podskoczył nam o 1,40. I realnie jest to kolejna prowincja górska, gdzie przeciwnik będzie dostawał minusy, bijąc się z wami. Róbmy też od razu spy network na Ayam, który będzie naszym kolejnym celem do wojny. XD, jeszcze moi buntownicy się tu odpalili, jakie to piękne! Boostujemy jako pierwszy kraj na świecie czwartą technologię militarną. Dobra, powiem szczerze, że trochę ryzykuję, rozsyłam moje wojska wszędzie. Widzę, że tutaj mój sojusznik zabiera kolejną prowincję. I chcę teraz jak najwięcej okupować i zaraz wypisować Kuara Kunrulu. I biorę następującego peace deala. 425 golda, dwie fortece górskie, w tym stolicę Kuara Kunrulu. Raczej więcej już nie weźmiemy. Szkoda, byłoby fajnie. Że się upewniam. Jasne, na forty mnie za bardzo nie stać, no ale lepiej na razie mieć te forty, bo zbliża się kolejna wojna przeciwko nam, a w zasadzie to my wypowiemy kolejną wojnę za chwilę. Ile ja tych pożyczek mam? 10% inflacji! Oh my god! Dobra, spłaćmy co nieco. O, Ayam może być moim kolejnym rywalem. Wyjebiście. Kuara Kunrulu teraz też może lecieć. Nasz limit wojska z 4 podskoczył już do 9, więc aż tak bardzo nie przepłacamy. High income też nie bierzemy. I lecimy z kolejną wojną. W sumie nie wzywamy mojego sojusznika na razie, bo on będzie niestety walczył z naszymi buntownikami. A wolę 9000 buntowników niż 5000 wojska mojego sojusznika. Jak najbardziej Reconquest Cassius Belli. I lecimy dalej. Dyplomatę możemy w międzyczasie wysłać do naszego subjecta, który mimo iż nie jest lojalny, mogę w nim wziąć Royal Mariage? Paradoks, czy znowu coś popsułeś? No i tak hegemonia Kuara Kunrulu w okolicy się właśnie skończyła. To oznacza, że Ayam może zaraz się w nas wbijać. Zajmuję te prowincje, dalej nie lecę. Poczekam, aż on się będzie gdzieś tutaj w te fortecy nam wbijał, wtedy będę wspierał moich buntowników. I możliwe, że też mojego sojusznika wtedy wezwę. Naprawdę, naprawdę, jakie to fajne. Dostaliśmy Warna, chociaż widzę, że mamy pecha, bo wygląda na to, że Tymur wygrał ze swoimi wasalami wojnę o ich uwolnienie się. To jest najgorsze, co mogło się dla nas wydarzyć. No, w sumie to dla mnie. Dla was będzie znacznie ciekawszy odcinek. Wzywamy sojusznika do wojny. Nie no, super, jak się tak będą w nas wbijali po kolei. O, jakieś szczęśliwe początki. Ech, tego się bałem. Nie mogę. Znowu. Dobra, my za chwilę się znowu skierujemy w tą stronę, tylko zdobędziemy stolicę Ayamu. No, zobaczymy, czy nam się uda przepchnąć przeciwnika. No i tak, mamy taką przewagę w moralach, minusy dla niego. Chociaż mają bonus do szoka, ale role po naszej stronie. Co? No nie mówcie, że on... Oh my god, serio żąda tych ziem? No to nic, przez to, że wezwałem tego sojusznika niepotrzebnie, czyli nauczka na przyszłość dla was. Mogę tylko w ten sposób zabrać ziemię. Zdobędziemy te następnym razem, chociaż pewnie Tymur je zaraz podbije. 20%, naprawdę? Oh my god, dobra, to sprzedajemy ziemię, odbieramy ziemię, spłacamy pożyczki i wychodzimy na zero. Woohoo! Na pewno nie stać mnie na utrzymanie moich fortec, więc wszystkie wyłączam. Najemników jeszcze nie rozwiązuję, chociaż trudno. Będą nam teraz potrzebni do tłumienia tych buntów. Musimy zwracać na to uwagę, gdzie jacy się zespałnią i tam mieć przygotowane wojsko. Ale naprawdę, nie wiem jak ja ruszę tego Tymura, bo potrzebuję od niego prowincji. I to w sumie nawet dwóch prowincji potrzebuję.
pozmniejszajmy wszędzie, gdzie się da autonomię, i tak będziemy tłumili tutaj bunty. Zauważyłem, że mam okazję do uczynienia mojego sojusznika wasalem poprzez wojnę, więc atakuję Shivran. Tutaj czyszczę jego zmagania i okupację mojego byłego sojusznika. Zresztą każdy wie, że lepszym sojusznikiem jest nasz wasal, więc go wyczyśćmy, a dzięki temu uzyskamy w tej prowincji fortecę kolejną. Tylko muszę wymyśleć, jak rozmontować tego Tymura. Na szczęście, jak patrzę, to jego wasale są prawie nielojalni, no przynajmniej ten jeden liczący się, czyli Transoksjania. Afganistan, wystarczy, że wygramy jedną bitwę z Tymurem i przestanie go wspierać w wojnie. Gorzej z sojusznicy, bo to są hordy. Nawet dość szybko padła stolica, więc zabieramy nasze wojsko, lecimy przepchnąć Shivran i liczę na to, że on się sfrajerzy Mazandaran, wejdzie na swoją stolicę i wtedy go zała... No nie uciekaj, no... Padnijcie też na nebę, żeby nie uciekła wam okazja. 3% zniżki z kodem Lukas, linki w opisie. W sumie Ayam nie taki zły byłby na wasala. Zostawili mu dwie prowincje. XD! Jeszcze zjem tego, Gillian! Niszczymy wojsko Shivranu do końca. Mamy przewagę. A, bo mi wysłali Cassius Belli. Już się bałem, że coś się złego wydarzyło, czego nie przewidziałem. Bierzemy naszego sojusznika dawnego na wasala. Czemu nie jesteśmy w tej wojnie? Oni mieli cały czas tą wojnę. Czemu nie zostałem wezwany do wojny? Halo? A od Shivranu bierzemy Shivran, bo tutaj jest forteca, Humiliate, wojenne reparacje. Drugie rozwinięcie z governmentu to biorę Manpower. Możemy też już zmienić typ jednostek na jakiś lepszy, chociaż widzę, że nie mam tak czy siak kawalerii żadnej. Teraz mamy już 13 tysięcy force limitu naszego wojska. No dziwo, myślałem, że więcej będziemy mieli. I dostaliśmy też Warna od Tymura. I to już komplikuje nam akurat sprawę. Najlepiej by było, żeby nam wypowiedział wojnę. Sam. W sumie Mazandaran, nieważne, ucznie Marchią, myślę, że nam się przyda. Serio, nawet dla tej jednej fortecy na razie warto jest go trzymać jako Marchię. Jej, więcej buntów tłumimy. Ho, 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 zarabiam. Ale jakby co, to tej fortecy nie wyłączajcie, bo w każdym momencie Tymur może wam wojnę wypowiedzieć. Punkty zbieram, żeby wprowadzić instytucję. I tutaj trochę zrąbałem, że nie wziąłem całego state'u dla siebie, byśmy mogli naprawdę po taniości zdewować Shivran. I myślę, że teraz tak zrobię, że go podbiję resztę i dopiero zdewuję tutaj do końca. Tak to będę wbijał punkty, jeżeli... prestiżu. Jeżeli dojdziemy do kapa, to pójdzie jeden punkt w Shivran i tak dalej. A jeszcze musimy te dwie prowincje zdobyć, żeby mieć tutaj tańsze dewowanie. I powiem wam, że właśnie znalazłem prowincję, z którą nie graniczy ani Kuara Kunjul, ani Tymur, więc warny nie działają. Zobaczcie, jak atakujemy tą prowincję, która jest przecież subjectem Ayamu, więc siłą rzeczy Ayam też będzie tutaj wzywany do wojny, to nie ma w tej wojnie ani Kuara Kunjulu, ani Tymura. Znowu, gdybym chciał zaatakować Ayam, Tymur wejdzie do tej wojny, a gdybym chciał zaatakować tutaj tego sojusznika, wejdzie Kuara Kunjulu do wojny. Więc easy. I kolejna mała, szybka wojenka. I właśnie na taką wojnę czekałem. To jest wojna, w której Tymur się będzie wykrwawiał, więc my będziemy musieli mu wejść na plecy. No, niestety, czeka nas wtedy też wojna z Nogajem i Great Ordą, ale może damy radę. Chyba, że zrobię to na spokojnie i najpierw zaatakuję Kuara Kunjulu. No ale najpierw może wprowadźmy instytucję i nieźle. 30% redukcji, moglibyśmy mieć jeszcze 10% z estate'u, ale raczej tego nie zrobimy. 5%, ej, to nie tak w sumie, niech sobie to rośnie. O, i misję mam też zaraz do wykonania, wyjebiście. Ale w sumie my i tak zdewujemy spokojnie te prowincje dość mocno, więc wyjebiście mamy to. Misja mi się trafiła na zdewowanie tej prowincji, więc gites, serio. No to czekamy. Mamy to. Ile? 40% redukcji? Aha. No prawie, bo jeszcze kary dostajemy. Nieważne. Misja wykonana i teraz w sumie mi zależy, żeby głównie tutaj dewować za punkty dyplomatyczne, bo mamy silki. Więc jednak to jest dobre dobro handlowe. 36 punktów dewa i wprowadzamy instytucję. I w sumie możemy też abdykować naszego władcy. Co prawda te 5% morali Leader Shock boli to bardzo, ale tutaj mamy 12 punktów w stosunku do 7, więc niestety zatrudniam też już doradców. Co prawda, jeszcze nic nie zarabiam, ale musimy zacząć nadrabiać technologię. Wlatuje sojusz z Uzbekiem, myślę, że nam się przyda jako ta bariera dla Nogajów i Transok...
Nie, i Great Ordy. Duży tymurski czerwony blob. Nie lubimy czerwonych blobów. Nie, nie, nie. Z ery w zasadzie mamy dwa rozwinięcia, na którymi musimy się zastanowić. Albo agresywna ekspansja, albo bonus do walki na terenie z naszą stolicą. Ja uważam, że ten bonus będzie dla nas bardzo ważny. Dużo prowincji w tym regionie posiada góry, więc taki minus 3 bazowo dla Tymura to jest dobra sprawa. Bo widzę, że jednak nie obejdzie się bez walki z tym czerwonym blobem, który się zjednoczył. A, i kończę zjadać Ajam. Myślę, że zjem te dwie prowincje i w ten sposób dostanę jego wasali. Chyba, że mnie nie lubią. Carpet Siege sojuszników, szybka wojna z Quara Kunjulu, żeby zdobyć tylko kilka prowincji i pieniądze. No i super, myślę, że więcej nie potrzebujemy. Nasz zielony blob trochę rośnie, ale wciąż jest mniejszy od tego groźnego szkład. Szósty poziom technologii mi wpadł. No i mamy ideę, ale no niestety, chwilowo wezmę defensywne, bo przydadzą nam się te morale podczas zbliżającej się wojny z Tymurem. Docelowo na pewno je skasuję, bo raczej będę chciał tu zrobić build standardowy, religijne, handlowe oraz ilościowe. Tym bardziej, że planuję zamienić się w Zaoristrian. Ewentualnie build PvP ekonomiczne, jakościowe byłby też całkiem niezły, ale to dłuższa rozgrywka. Dobra, będziemy atakowali Tymura, forty w górę. Odpalamy wszędzie local defensiveness. Myślę, że przyjmę raczej strategię obrony i wypalenia przeciwnika niż chodzenia i okupowania jego fortów. No bez jaj, Uzbek, akurat dajesz się zaorać. Ujdziemy na Casus Belli, na tą prowincję. Będzie nam najłatwiej ją zdobyć. Trudno, lecimy bez sojusznika kontra dużo więcej przeciwnika. O, kolender jasno, mogę odpalić złotą erę. Lecimy. Myślę, że mi się to tak czy siak przyda. Lecę z szybkim jednak graszem na Golden Order. Myślałem, że będę musiał zdobyć Astraha i na szczęście nie muszę. To oznacza, że zdobędziemy stolicę, Carpet Siege i wypisujemy ich za pieniądze. Tymur przybył na nasze granice, ale na razie trzymamy linię! Zobaczcie, jak to te fortece tam tu stoją. No i mamy to 305 golda, war reparacje i wracamy do nas, szczycić przeciwnika na fortach. Chociaż jeszcze żadnego nie zdobył, wręcz przeciwnie, wycofał się? To może teraz Nogaj. Dobra, lecimy jednak odbić tą formę. Trzecia reforma pod autonomię. Czemu tylko minus 2? Powinien mieć minus 3 tutaj. A, Boże, idioto, przecież to tobie dodaje plus 1. O, za teren, tutaj, o, to jest ten perk, który macie Adaptive Combat Terrain, to on się pojawia właśnie w tym miejscu. Lubimy takie rzezie. O, Uzbek skończył jakieś te swoje durne wojny, niech wchodzi od tyłu. Na Tymura zawsze odciągnie albo może zajmie się Nogajem. Nie wiem czemu, ale zawsze jak wymawiam nazwę tego kraju, to spodziewam się bana od YouTube'a. Spróbujmy lepszej bitewki. 23 tysiące połączonego wojska kontra moje wojsko w górach, minusy, dla mnie plusy, ale te role moje są beznadziejne, jeszcze coś tu wyskakuje. No nie, nienawidzę tego eventu, nie teraz, nie podczas tej wojny. O Boże, nie było aż tak dobrze. Chyba miałem pecha w rola. Goldstan zdobyte, lecimy na stolicę. I standardowa taktyka Carpet Siege'a na hordzie. W sumie to jest wyjebisty sposób zdobywania pieniędzy od nich. Co ten Tymur robi? Mojemu subjectowi ustawmy, żeby łaził po prostych prowincjach i je okupował. Tutaj nie wiem, czy wiecie, ale kiedy zaznaczacie pozycję agresyw, on będzie albo szukał mniejszych staków wojska przeciwnika, jeżeli nie ma takowych, bo sama 8000, no to będzie je omijał, ale będzie siege'ował takie, o, tutaj pojedyncze prowincje bez fortów. Gdybyście zaznaczyli siege, to by po prostu okupował prowincje z fortami. A jak chcecie mieć pewność, że on zajmie się jakimiś prowincjami, które chcecie, no to wystarczy, że mu zaznaczycie, gdzie ma leść. Wyznaczacie objective i sobie wtedy leci do okupacji. Będzie bitewka, jestem ciekaw, jak mi tutaj pójdzie z nią. 5-1 do 3-8 morali i przewaga w taktyce. O, zmiażdżone wojsko Tymura. Tylko jak teraz pokonać tego trzygwiazdkowego, przekoksanego generała? Zobaczymy, czy kolejna bitwa mi dobrze pójdzie. Czemu mam bonus do szoka? Aha, Uzbek jest również tutaj, wyjebiście. Ale straty mamy dużo większe. No jakoś wojska robi swoje. Znaczy, generała. I w sumie będę zmniejszał moje stanki, bo wolę nie mieć braków w manpowerze, artylerii, kawalerii. Zatrudnimy na miejsce wojska, które właśnie integrowałem, najemników. Jakiś taki stak. Jakie to drogie!
Paradyż trochę przegiął z tymi bonusami do cen najemników. Ale to useless w tym momencie jest. Ktoś tu dostał stack wipe'a. Nie wiem, kiedy to się nawet wydarzyło. A Tymur zamiast walczyć, to znowu bot gdzieś lata tutaj po tych stepach, tylko w kółko. Widzę, jak coś zajmuje, uzbek odbija i tak dalej, a ja sobie biegam i po prostu okupuję jego kraj. A myślę, że zrobimy Carpet Siege'a i kończymy tą wojnę. I jeszcze go zadłużymy na 1200 dukatów, z czego ja dostanę większość. Idealnie! Jeszcze się upewniam, że mam wszystkie prowincje. Tutaj muszę mieć albo tą, więc będę miał okorowaną. Będę miał okorowaną. Więc zielony blob pokonał czerwonego bloba, przynajmniej na razie. Chociaż teraz z takim zadłużeniem raczej już po nim będziemy się przejeżdżali. W sumie tak trochę teraz żałuję, że wziąłem te defensywne. Wydaje mi się, że to nie było aż nam tak przydatne podczas bitew, a teraz muszę stracić te tysiące punktów. Wezmę tak czy siak ilościowe, a drugie chyba wezmę handlowe. Boże, co te ziemie tyle autonomii mają? Masakra. No i mamy to, nasz piękny Ardabil zmienia się. W sumie takie mam idee. Morale, kawaleria, tolerancja, misjonarz, spy network, stabilność. Całkiem niezły ten kraj. No ale nie odwlekajmy. Tak, tworzymy Persję. I tak, chcę nowe misje oraz ambicje. Stajemy się imperium i dostajemy znacznie lepsze idee. Już na starcie mamy morale, kawaleria, więcej manpowera, goods produce, dyscyplinka, caravan power. Ej, to teraz mi się wydaje, że defensywne nawet całkiem niezłe by były dla tego kraju. Byśmy mieli plus 45% do caravan power z defensywnymi i handlowymi bodajże. Kurde, co dobre to było nawet. Produkcja, taksy, ble, na końcu. Całkiem niezła ta Persja. A dostaliśmy jakieś claimy? Nawet misje nowe się jakieś tam malutkie pokazały. Ale nie są jakieś epickie. Powinna być tutaj taka misja klimatyczna na przywrócenie starej wiary, która jest wjazd za Orystrian.